Zadłużono Polskę na wieki. Czego oni jeszcze chcą? Przecież chciałby to każdy dostać. Kłamstwo, oszustwo, wręcz szalbierstwo, bo tak nie jest. Powiedzcie o kosztach produkcji, powiedzcie o plonach referencyjnych, powiedzcie całą prawdę. Ile rolnik polski będzie musiał jeszcze dopłacać, kiedy zostaną uwolnione ceny, że ceny podstawowe spadną. Używam mocnego słowa. Jeżeli to jest prawda, co przestępca robi w waszym rządzie jeszcze? Nie. Będziemy mówić te prawdy wszystkim. Oszukujecie i kłamiecie. Nie róbcie tego dłużej. Po co te bzdury? Ten fałsz, to zakłamanie. Znowu nie liczycie kosztów produkcji. Wysoka Izbo. Oj. Będzie trochę czas przedłużyć, bo już ta kontuzja. Wynik negocjacji z Kopenhagi to nie jest sukces Polski, to jest sukces Unii Europejskiej, a przede wszystkim sukces naszych sąsiadów Niemców. Ich sukces polega na tym, że Polska i Polacy przez najbliższe 10 lat nie będą równi pod względem prawa i pod względem ekonomicznym, partnerem w zintegrowanej Europie. Rząd polski, panie premierze, nie dokonał oceny bilansu z realizacji traktatu stowarzyszeniowego, który Polska zawarła z Unią Europejską w 1991 roku, a który to podpisał pan premier Bielecki. Traktat ten wyznaczał granice proporcji i zasady współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej pomiędzy Polską a Unią. Traktat ten rzekomo korzystny dla Polski można w efekcie podsumować następująco. Robiąc bilans, może to kogoś nudzić, ale mówię również do tych, którzy tu wczoraj byli w tej Izbie, do tych bezrobotnych, do polskiej młodzieży, do emerytów i rencistów. Tu wszyscy, którzy zabierali głos do tej pory, euroentuzjaści, chcą do Unii. Pytanie, dlaczego? Oczywiście będzie takie również stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego umotywowane partnerstwem. Już panowie zgodziliście się. Natomiast dlaczego? Bo wszyscy rządziliście. Wszyscy odpowiadacie za to, co się stało z krajem. I kilka przykładów. Budownictwo mieszkaniowe. W Polsce oddawano rocznie około 300 tysięcy mieszkań. W 2000 roku tylko 87 tysięcy 800. Zagierka, panie pośle, ma pan rację. Zlikwidowano przemysł odzieżowy i obuwniczy. Produkowaliśmy przeciętnie około 75,5 miliona sztuk ubioru i okryć. W 2000 roku 12,2 miliona. Produkowaliśmy około 162 milionów par obuwia. W 2000 roku trzykrotnie mniej, bo około 50 milionów sztuk. Zlikwidowano hutnictwo i przemysł maszynowy. Polska produkowała w latach 85-86 przeciętnie 16,6 miliona ton stali rocznie, a w 2000 roku 10,5 miliona stali, o 37% mniej. Produkcja maszyn i urządzeń do robót budowlanych, drogowych i melioracyjnych została zmniejszona ze 124 tysięcy ton, w tonach to podają, do zaledwie 15,9 tysiąca ton. Następnie kombajny zbożowe. Produkowaliśmy 5 tysięcy sztuk, a teraz praktycznie produkujemy na potrzeby Ukrainy, Białorusi. Górnictwo. Górnictwo. W latach 85-86 wydobywano węgla 192 miliony ton. W 2000 roku 103 miliony. Górnicy dostali odprawę. Tak, powiększyli rzeszę bezrobotnych, bo pieniądze się rozeszły. A oparte na polskim węglu polskie elektrownie i elektrociepłownie wykupują zagraniczne państwowe koncerny, aby je również zamknąć, a energię importować. Następnie zlikwidowano polski przemysł radiotechniczny i w latach 85-86 produkowano około 2 miliony, prawie 3 miliony sztuk odbiorników radiowych. W 2000 roku 100 tysięcy. Trochę ponad. Zlikwidowano polskie rybołówstwo. Polska dysponowała potężną flotą rybacką.
i poławiała w 1985 roku 650 tysięcy ton ryb, a w 2000 roku 67 tysięcy ton ryb, dziesięciokrotnie mniej. Zlikwidowano przemysł rolno-spożywczy. No oczywiście, polskie zakłady mięsne przetwarzały w latach 85-86 660 tysięcy ton mięsa wołowego i cielęcego rocznie. W 2000 roku 156 tysięcy ton. To jest czterokrotnie mniej. I to są fakty. To są fakty, które mówią o tym, że my już Unii oddaliśmy wszystko. Unia już u nas od 10 lat jest. Zlikwidowano PGR-y. Oczywiście dzisiaj prawie 3,3 miliona hektarów użytków rolnych jest wyłączone z produkcji. To jest mniej więcej tyle, ile powierzchnia rolnicza Belgii, Holandii, Luksemburga razem wziętych. Następnie ponad 400 tysięcy ludzi po byłych PGR-ach, również ci, którzy tu wczoraj przyszli, straciło pracę. To mniej więcej tyle, ilu pracowało w górnictwie. Ludność rolniczą wpędzono w nędzę. Po głowie bydła w Polsce z 11 milionów sztuk w 1985 roku spadło w 2000 roku do 6,1 miliona sztuk. Krowy z 5,5 miliona do 3,1. Najbardziej tragiczne i najbardziej radykalne władze solidarnościowe rozprawiły się najbardziej radykalnie i najbardziej tragicznie z owcami, których po głowie było 4,8 miliona sztuk w 1985 roku. Spadło ono do 0,6 miliona sztuk. Można powiedzieć, że zostały same barany. Wyprzedano banki. Tak, za kwotę 2,5, niektórzy twierdzą 2 miliardy dolarów oddano 80% banków bankom zachodnim. Oddano. Tak nie zrobił żaden kraj na świecie poza Polską. Inne banki zachodnie są w innych państwach, ale one tam przychodzą z kapitałem, tworzą od podstaw swoją strukturę, przywożą kapitał, a u nas oddaliśmy im również kapitał. Nie dość, że włożono z budżetu państwa 3 miliardy dolarów w tak zwaną restrukturyzację banków, sprzedano za 2,5, niech już będzie, to jeszcze oddano wkłady ludności i firm na kwotę prawie 60 miliardów dolarów, co przy minimalnym zysku rentowności banków dawało im rocznie zysk około 4 miliardy dolarów, wywożone za granicę, bo w Polsce na domiar złego nie płacą podatku, bo albo są zwolnieni, albo rozliczają się tam, gdzie są siedziby ich firm matek. Sprawa następna, zakłady ubezpieczeniowe, sprywatyzowane. Sprywatyzowano również nasze składki emerytalne. I tu chciałbym, najnowsze dane, które są, to na dzisiaj firmy otwarte fundusze emerytalne dysponują kwotą, no mam problemy ze znalezieniem, ale mogę powiedzieć, że dysponują kwotą 28,5 miliarda złotych. Naszych pieniędzy. Taką kwotą dysponują te fundusze emerytalne. Tylko w Polsce za 30% akcji PZU można zapłacić 10% ich wartości. Dostać prawo kontrolowania ponad 50% firm i czerpać zyski z ponad 70% całego rynku ubezpieczeniowego. Tego nie ma w żadnym innym państwie. Oddano polski rynek obcemu kapitałowi. W latach 2005, chciałbym powiedzieć o zadłużeniu, w latach 2005 ujemne saldo w bilansie handlu zagranicznego Polski przekraczało 76 miliardów dolarów. W tym z krajami Unii ponad 51 miliardów dolarów. Przekraczało to 50% wartości naszego eksportu. To oznacza, że my jako Polska finansowaliśmy i finansujemy nadal utrzymanie w Unii Europejskiej 1,5 miliona miejsc pracy. Zadłużono Polskę na wieki. Tak zwany dług Gierka, tak wyśmiewany,
obpiewany. Jak to się ma dzisiaj? Może niech naród polski z tym się zapozna i, panie premierze, taki raport należało sporządzić. Polska zna pojęcie zadłużenia zagranicznego, które w 1985 roku wynosiło 33,3 miliarda dolarów i wzrosło do 42,1 miliarda w 1989 roku. A na koniec 2000 roku za rządów premiera Buzka wynosiło 68,2 miliarda dolarów. Zadłużenie zagraniczne, do tego wewnętrzne, do tego długi polskich firm wobec banków zagranicznych, to jest około 100 miliardów dolarów. I kpiono sobie z rządów Gierka, ja ich nie chwalę, te długi były nam w większości niepotrzebne, ale naród polski miał pracę, naród polski widział, że powstają nowe obiekty, nowe fabryki, że powstają nowe huty, kopalnie, drogi, mieszkania i te kredyty służyły Polsce. Pytam, na co wydaliście przez te 12 lat tyle pieniędzy, że dług wzrósł prawie dwukrotnie? Na co? Na likwidację polskiego przemysłu, polskiego rolnictwa, polskich hut, kopalń, na to wydaliście pieniądze. I tego się boicie, dlatego gracie w jednej drużynie. Trochę inaczej, ale każdy mówi jednakowo. SLD, Platforma, PiS i koledzy z PSL-u też będą się motać. Tak więc te długi świadczą o tym, jaka jest sytuacja Polski. Majątek Polski warty według Banku Światowego 400 miliardów dolarów w 1989 roku w 70% sprzedaliście. Tak, sprzedaliście. Majątek warty 400 miliardów dolarów. To pytanie zasadnicze. Co zrobiliście z kwotą 280 miliardów dolarów? Ano znowu jej nie ma. Zginęła, bo majątek sprzedaje się za tyle według teorii liberałów, którzy dzisiaj w mniejszości, uważam, są na Platformie i w PiS-ie, bo zdecydowana większość posłów to porządni posłowie Platformy i PiS-u, tak, proszę państwa, ale sprzedaliście w myśl zasady, reguły liberałów. Za tyle się sprzedaje, ile ktoś chce dać. To może Stocznię Gdańską trzeba było sprzedać za tyle, ile ktoś chciałby dać za panów, którzy tam rządzili, nie wskazując imiennie na siedzącego tu na sali. Proszę państwa, sprawa następna, ta analiza i wynegocjowane warunki. Panie premierze, problem Polski sprowadziliście do problemu rolnictwa. Tylko i wyłącznie rolnictwa. Nagłaśniacie, jakie to dobre warunki będą, ile to polscy rolnicy dostaną, ile będziemy do budżetu wpłacać, a ile Polska dostanie. Bezpośrednie dopłaty do rolnictwa. Nic nie wynegocjowano więcej, niż Unia chciała dać. 25%. I to, panie premierze, musi Polska usłyszeć. Muszą usłyszeć nie tylko rolnicy, ale przede wszystkim inne grupy społeczne. Bo teoria przyjęta przez pana i przez prezydenta Kwaśniewskiego, który głosi, że każdy chciałby dostać chociażby te 25%. Teraz mówicie 55% i też powiecie zaraz emerytom, rencistom, bezrobotnym, młodzieży polskiej. Chłop polski dostaje 55% w pierwszym roku. To czego oni jeszcze chcą? Przecież chciałby to każdy dostać. Kłamstwo, oszustwo, wręcz szalbierstwo, bo tak nie jest. Powiedzcie o kosztach produkcji, powiedzcie o plonach referencyjnych, powiedzcie całą prawdę. Ile rolnik polski będzie musiał jeszcze dopłacać, kiedy zostaną uwolnione ceny, że ceny podstawowe spadną. Dlatego też chciałbym w skrócie takim przedstawić tylko wyliczenie odnośnie 25%. Tak, jeżeli rolnik polski sprzeda pszenicę przy plonie 3 tony z hektara, bo taki plon referencyjny przyjęto dla Polski, dla Niemiec jest to 6 ton, Węgry jest 5 ton, Czechy 4 tony. Oni wywalczyli więcej. Jak będzie wyglądać wtedy konkurencyjność produkcji zbóż w krajach Unii, takich jak Niemcy, Francja oraz Czechy, Węgry i Polska? Przy plonie referencyjnym 6 ton rolnik niemiecki dostanie i francuski
dostanie 100% dopłaty. To znaczy 6 razy 250 zł będzie miał do hektara 1500 zł. Rolnik czeski przy 25% przy plonie 4 tony, 4 razy 60 dostanie 240 zł. Rolnik węgierski dostanie około 300 zł. A rolnik polski 180 zł. 180 zł. Dziewięciokrotnie mniej niż rolnik niemiecki i francuski. Od biedy można by jeszcze uznać, że warunki konkurencyjne z rolnikiem czeskim czy węgierskim będziemy mieli podobne. Ale jakież to jest porównanie do rolników niemieckich i francuskich? Jeżeli przyjmiemy, że faktyczny średni plon pszenicy wyniesie 6 ton, to z tych wielkich kwot dopłat dotacja do jednej tony będzie wynosić dla Czecha 40 zł, dla Węgra 50, dla Niemca 250 i Francuza, a dla Polaka 30. Liczymy dalej. Jeżeli przyjmiemy, że koszty produkcji pszenicy w Unii Europejskiej będą równe na przykład 400 zł dla jednej tony, a będą bardzo zbliżone i wystąpi nadprodukcja, cena spadnie do 360 zł tylko zakładam, to wtedy rolnik czeski wyjdzie na zero, węgierski zarobi 10 zł, Niemiec i Francuz zarobi 210 zł, a polski rolnik dołoży przy dzisiejszych kosztach produkcji 30 zł do każdej tony. 30 zł dołoży. Następnie ze względu na czas, tak nie da się wszystkiego powiedzieć, szkoda, bo to jest debata bardzo ważna. To debata nie tylko, czy Polska będzie w Unii dzisiaj czy jutro, ale to debata dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci i wnuków, bo już używacie tego hasła też, że jeżeli nie polepszy się nam, to jest gwarancja, że nasze dzieci i wnuki będą miały lepiej w przyszłości. Już tym hasłem operujecie, panowie. My nie chcemy czekać. My chcemy mieć sytuację jasną. I teraz produkcja mleka. Panie premierze Kalinowski, jak można w ogóle mówić o czymś takim, że Unia nas traktuje poważnie. Oczywiście pan ubolewa nad tym, że te warunki będą nierówne, nie będzie można wykorzystać mocy produkcyjnych i tak dalej. Jak można było z Kopenhagi powiedzieć w ogóle, że Unia zgodziła się na zwiększenie produkcji mleka o 1,5 miliona ton? No już wiemy, czym to się skończyło. Już wiemy, jaka jest ilość. 8,5 miliona ton, a moce produkcyjne już mieliśmy 16 milionów ton. 16 milionów ton. Chcieliście, panowie, około 11 milionów ton. Unia postawiła na swoim. I okazuje się teraz, że to, co powiedziałem, kiedy były relacje z Kopenhagi, żebyście, panowie, poszli do łaźni i wzięli nie zimny, tylko lodowaty, taki mocny prysznic, zamiast na obiad do pani królowej, tak powiem, to żebyście, panowie, ten prysznic wzięli sobie. Chyba tego prysznica nie było tam. Ale kiedy przyjechaliście do Polski, to już była mowa inna. To już była mowa inna. Mowa była o tym, że już jesteście, panowie, niżej ziemi. Dzisiaj po tygodniu myślę, że już stoicie przynajmniej centymetr od ziemi, bo jeszcze na ziemi nie stoicie. I myślę, że do maja nie staniecie. Staniecie na ziemi dopiero wtedy, kiedy okaże się, że te warunki są złe dla Polski. Nie ma tyle mleka. Nie ma i proszę nie oszukiwać polskiego społeczeństwa, że wynegocjowano warunki dobre. Kończąc, dwie sprawy. Wielki orędownik Unii Europejskiej, tak, Jacek Kuroń, tak, wielki orędownik. Dzisiaj w trybunie jego wywiad. On, panie premierze, z panem ani z Kwaśniewskim ostatnio się nie całował. W odróżnieniu od Geremka i Michnika. Ale Jacek Kuroń mówi, że po tylu latach zrozumiał swoje błędy i chwała za to mu, bo ja wierzę do dzisiaj w jego dobre intencje. Może był manipulowany, może był prowadzony, nieświadomy tego, ale dzisiaj mówi tak. Niestety bardzo szybko okazało się, że popełniłem błąd. Okazało się, że nie da się mechanicznie zastąpić jednego systemu podręczną wersją innego. W rezultacie powstało to, co mamy w Polsce dzisiaj.
czyli najbardziej dziki i archaiczny kapitalizm. W gruncie rzeczy jest to system złodziejski. To są słowa człowieka, który dostał order Orła Białego. Chyba nie mylę się. Udekorowany został orderem Orła Białego. I proszę bardzo, zrozumiał to po tylu latach. Czas, abyście panowie też to zrozumieli. Kwestia jeszcze jedna, którą muszę poruszyć, dlatego że na poprzednim posiedzeniu Sejmu, zabierając głos, a to dotyczy Unii oczywiście, nie otrzymałem odpowiedzi od pana premiera Kołodko i od pana premiera Pola. Ja chcę pokazać tylko, tu mam dokumenty, to co powiedziałem wtedy, te kwoty, te płatności. Panie premierze, jak pan nie ma umowy tej, to ja panu dostarczę ją i niech pan nie przyjmuje takiej wersji, że jak Leper coś mówi z trybuny, podaje cyfry, to najlepiej to Lepera zlekceważyć, bo i tak każdy zrozumie, że Leper mówił nieprawdę. Tu są cyfry, umowy podpisane. Pan premier Pol dokładnie wie i z tej trybuny mówię tutaj, używam mocnego słowa. Jeżeli to jest prawda, co przestępca robi w waszym rządzie jeszcze? Pytam, żeby dziennie 17 tysięcy złotych płacić dla cwaniaka z Unii Europejskiej? Żeby sekretarka brała 170 dolarów za godzinę? A nie wierzycie? A rachunki, Price Waterhouse, rachunki z kwotami podpisane. Oczywiście scedował to na zarząd dróg, Generalną Dyrekcję Dróg. Bo sam podpisać nie chciał, ale to podlega jemu. I panowie, nie przyjmujcie taktyki, że niedopuszczenie Lepera do środków przekazu to wam coś pomoże. Nie, będziemy mówić te prawdy wszystkim. Oszukujecie i kłamiecie. Nie róbcie tego dłużej. I sprawa odnośnie rolnictwa, już ostatni akcent. Panie marszałku, podziwiam pana cierpliwość, ale pan współczuje mi chyba ze względu na ból i dlatego pan przedłuża. Proszę państwa, ostatni akcent to jest takie wyliczenie, którego dokonano w trybunie też znowu. W trybunie, bo tu trybuna teraz wiedzie prym w tym wszystkim, jak to dobrze będzie polskim rolnikom. Pomalutku, bo coś tutaj nikt nie chce. Nie, to nie ten artykuł, ale idziemy, mamy. Proszę państwa, w trybunie wyliczono, jakie to zyski będą mieć tacy posłowie rolnicy jak pan Stokłosa, Bonda, no i między innymi Leper. No i ten czysty zysk w gospodarstwie moim, ja tego nie ukrywam nigdy, 42,5 hektara, to tak się czyta w trybunie, bo tam nikt nie czyta całego tekstu, tylko czyta to. Proszę, Leper dostanie 55,5 tysiąca rocznie. No to fajnie. Syn dostanie drugie tyle, 100 tysięcy. I panie premierze, ja przedzwoniłem do syna, panie premierze Kalinowski. Mówię, synu, w przyszłym roku sprzedajemy wszystko. Bydło, trzodę, maszyny, wszystko. Zostawiamy tylko ziemię. Jakoś tam w ugorze uprawimy ją. Będziemy mieć 100 tysięcy rocznie. To jest prawie po 9 tysięcy miesięcznie na rodzinę. To nam wystarczy, będziemy tak żyć sobie. Po co te bzdury, ten fałsz, to zakłamanie? Znowu nie liczycie kosztów produkcji. Z kogo robicie głupiego? Senator Stokłosa dostanie 19 milionów, ale będzie bogaty. Po co ten Stokłosa uprawia ziemię tą? Po co? Jeszcze senatorem. Po co mu się męczyć? Wy mu dacie pieniądze. Tak to się czyta, drodzy państwo. To jest kpina robiona z nas wszystkich. I sprawa ostatnia, samoobrona, opowiada się za renegocjacją. Już kończę. Współczucie też ma swoje granice. Tak, rozumiem. Ale pan marszałek nie nudzi się chyba tam u góry. Już kończę panie marszałku, naprawdę kończę. Ostatnia sprawa, samoobrona żądała renegocjacji umów i dzisiaj panowie macie podstawy ku temu. Macie podstawy. Unia kwestionuje kwotę mleczną. 2002 rok, jaka produkcja będzie, 2003. A co to jest, jak nie renegocjacja umowy podpisanej już? Czy to się inaczej nazywa? Może inny termin jest? Nie. Renegocjacje. Oni chcą zmniejszyć jeszcze produkcję mleka w Polsce. To im wolno, tak? A nam, Polsce, nie wolno, bo my jesteśmy gorsi. Jak ma być równość, to niech jest równość. I ostatnia kwestia. Panie premierze, były w Polsce judaszowskie, nie w Polsce, na świecie, judaszowskie srebrniki. Było ich 30. Ja zobaczyłem, że pan
przywiózł z Kopenhagi milerowskie euro dla prezydenta Kwaśniewskiego. 50 euro pan mu wręczył. Czy za tyle kazał panu prezydent sprzedać Polskę i Polaków? Dziękuję bardzo.